Witam fanów mojego malarstwa. Farby na erudycji posychają, maluję więc niewielki pejzaż. I oczywiście zapraszam do wspólnego malowania. Dziś maluję na sztalugach stołowych. Sztalugi stołowe mają tę zaletę, że postawa artysty podczas malowania jest bardziej swobodna, wygodna, nie męcząca, a więc zdrowa. Malowanie nie trwa jednej minuty. Obok mnie w okienku widać farby i pędzle, których użyję. Wszystko gotowe? A więc zaczynajmy. Idea tego pejzażu powstała podczas ostatnich upalnych dni spędzonych nad jeziorem. Jak zwykle rozpoczęłam od szkicu węglem bezpośrednio na płótnie. I tu prezentuję już lekko oznaczone farbą żółtą podstawową zarysy roślinności znajdującej się po przeciwnej stronie jeziora. Woda jeziora oraz zarośla na przeciwległym brzegu mają podobny odcień, wobec tego otrzymają podobny żółty podkład. I tu proszę zwrócić uwagę na odpowiednie nałożenie farby podkładowej. W miejscach ocienionych jest ona mocniejsza, w miejscach, gdzie prześwitywać ma czysta woda, kładę ją oszczędnie. Po odczekaniu, aż żółty podkład wyschnie, miejsca, które mają być ciemniejsze, pokrywam farbą niebieską. Tym razem używam błękit kobaltowy, a pędzel ma numer 4. Błękitem kobaltowym oznaczyłam całą przestrzeń nieba w tle, a teraz na żółtym podkładzie oznaczam grupy roślinności. I przechodzę do malowania obłoczków. W tym wypadku używam bieli mieszanej. Zadowolona z osiągniętych do tej pory rezultatów, przechodzę do malowania wody. Teraz nadszedł czas na lustrzane odbicie w wodzie jeziora zarośli sąsiedniego brzegu. W tym celu używam błękitu kobaltowego oraz specjalnego pędzelka o wachlarz rozłożonym włosie. Tego rodzaju pędzle dostępne są w każdym sklepie z artykułami malarskimi. W jaki sposób zaznaczam lustrzane odbicie zarośli? A długość odbicia powinna odpowiadać w przybliżeniu wysokości tych zarośli. I przechodzę do oznaczania wody jeziora, w którym odbija się także niebo. Proszę, oto mój pejzaż na aktualnym etapie malowania. Teraz maluję ten brzeg jeziora, na którym ja stoję. I tutaj wszystkie elementy pejzażu będą odpowiednio większe. Oto kępa, przed którą stoję. Nadwodna roślinność nie musi być jednostajnie zielona. Pędzel, który teraz używam, należy również do tych wachlarzowatych. A farby to błękit kobaltowy, żółta podstawowa oraz biel mieszana. Proszę, oto kolejne fazy malowania pejzażu pod tytułem Widok z drugiej strony brzegu. I nadszedł czas, by zatroszczyć się o krzewy i drzewa rosnące z prawej strony pejzażu. Większość roślinności jest zielona, a do malowania tych bardziej zdrewniałych gałązek posłużyłam się sieną paloną. Roślinność z lewej strony również jest wielobarwna. Obok zdjęć malowanego obrazu pokazuję zawsze zdjęcia farb, które w danym momencie posłużyły mi do malowania. Thank you.
Obraz jest do kupienia. Zamówienia na pejzaże przyjmuję pod tym samym adresem mailowym countesspainting@gmail.com. Dziękuję serdecznie za oglądanie i zapraszam na kolejny filmik. Pa!